Partnerem NLA TV jest Rezydencja Limba. Stefan Kostecki, trener piłki siatkowej, w starcie na mysł. Dzień dobry, witam serdecznie. Trzeci odcinek programu Ludzie Sportu. Moim i Państwa gościem jest Stefan Kostecki, pasjonat siatkówki, bo trener to chyba zbyt mało i zawodnik. Chyba pasjonat to najlepsze określenie. No myślę, że siatkówka to jest moja, po żonie i synu to jest moja trzecia miłość. Tak mogę powiedzieć. Okej, Stefan, zacznijmy od sezonu, który skończył się ponad miesiąc temu. Jak jako trener ocenisz ten sezon? Czego Twoim zdaniem zabrakło, żeby utrzymać się w tym drugoligowym poziomie, już takim centralnym? Początek pytania? Ponad miesiąc temu. Jak ocenisz ten sezon? Jak ocenię ten sezon? Sezon był inny zupełnie niż to, co do tej pory było w Namysłowie. Przede wszystkim 10 zespołów, granie tydzień w tydzień, dalekie wyjazdy, no i też drużyny, które przyjeżdżały, prezentowały poziom niekiedy bardzo wysoki, niekiedy zbliżony do naszego, gdzie mogliśmy powalczyć, ale to było zupełnie co innego. Czy byliśmy na to gotowi? Teraz mogę powiedzieć, że do końca nie byliśmy na to gotowi. No bo przypomnijmy, że to w sumie poprzez pandemię, tak? Poprzez COVID stało się tak, że udało się awansować, wygraliśmy praktycznie co roku tą trzecią ligę i awansowaliśmy w ten sposób. Bo nie było tych baraży, nie? Nie było baraży, tak. Nie było baraży, awansowaliśmy do drugiej ligi. No i ja tylko takie największe wspomnienie, znaczy takie pierwsze, jak pojechaliśmy na pierwszy mecz do Andrychowa, no i gdzie tam zawodnik plus ligowy rozgrywał, ktoś tam z pierwszej ligi, były gracz pierwszoligowy grał, no i pierwszy mecz, pierwszy set, przegraliśmy do 8, mówię, kurde, gdzie my jesteśmy, ale później to jakby też w trakcie tego sezonu dochodziliśmy do tej drugiej ligi, no ale był to duży przeskok. Czyli ta druga liga to był taki trochę inny siatkarski świat. Tak, inny siatkarski świat, inny pod względem jakby tak w Namysłowie jestem sam, powiedzmy. Pomaga mi mój brat, pomaga Grzesiu. Wskoczyły dwie osoby, które gdzieś tam mi też pomagały, to Radek, Rafał. Ale główny później wszystko i tak spływa na mnie. A tam zespoły przyjeżdżały, był trener, był asystent, mieli statystyka. No i te takie proste rzeczy, które też tam gdzieś na filmiku, który nakręcił Damian, pokazałem, że muszę robić, no oni się tym nie martwili, ja muszę się niestety tym martwić. No i tak to wygląda. Do tego filmiku wrócimy jeszcze w późniejszych pytaniach, bo mam coś też na to. Ale powiedz mi, czy widzisz możliwość w przyszłości, żeby ta druga liga tutaj w Namysłowie siatkarska zagościła na dłużej? Ja myślę, że jakbyśmy grali w przyszłym sezonie, nie wiem, czy to dojdzie, to może też później o tym, to by było troszeczkę inaczej. Na pewno by było łatwiej, bo grania na wyższym poziomie trzeba się nauczyć. Trzeba się nauczyć nawet rozgrzewki, samego wejścia w mecz, nastawienia przede wszystkim do meczu. Taki przeskok z trzeciej ligi, jeszcze nawiązując tutaj do trzeciej ligi opolskiej, która jest jedną ze słabszych, ze względu na to, że jest mało zespołów i ten poziom jest troszeczkę niższy. No i przeskakując właśnie do takiej rytm grania tydzień w tydzień, no to jest dosyć ciężko. No, myślę, że następny sezon by był lepszy na pewno i byśmy więcej ugrali, bo było kilka zespołów, gdzie prowadziliśmy grę w setach do 20 punktu, ale nie mogliśmy dowieść tego do końca. No powiedz mi, wspomniałeś tutaj kilka osób, a kogoś szczególnie chciałbyś wyróżnić za pomoc za ten poprzedni sezon? Czy jakiegoś zawodnika, czy sponsora, to już... Sponsorów mamy tych samych praktycznie od lat, tam doszły oczywiście nowe osoby, gmina, powiat się oczywiście dokładają, jest Rafał właśnie skoczył jako sponsor, Radek, który gdzieś tam kupuje nam te stroje, doszła firma Czema, doszła Enter Energy, doszedł kolega, który też zajmuje się sponsorami w Opolu. No i taki jeden pasjonat, który z swoich własnych, prywatnych pieniędzy daje, no to jest naprawdę wąskie grono tych sponsorów. Szczerze myślałem, że będzie troszeczkę lepiej, no niestety nie udało się. Ja też
jakby mam trochę do siebie do zarzucenia, ale z drugiej strony wszystkiego nie mogę robić, bo nie będę chodził po ludziach, trenował i Bóg wie co jeszcze, także no dużo jeszcze, dużo by spadło na mnie, no, jeżeli miałbym jeszcze zajmować się sponsorami. No ale w szczególności to, tak jak powiedziałem, te dwie pierwsze osoby, czyli Grzesiu i mój brat Paweł, którzy pomogli mi. Paweł z kontaktem z PZPS-em, czyli wszystkie formalności, a Grzesiu jakby tam ogarniał tę stronę i za te, powiedzmy, plakaty, to też było fajne, bo fajny oddźwięk był. I jak jeszcze do tego, bo nawiązałem już do Damiana, ale on zaczął robić tam Instastory, to też było jakby pozytywne, że takie na wysokim poziomie to było wszystko robione, te plakaty właśnie Instastory, że ta nasza strona facebookowa miała bardzo dobry oddźwięk i instagramowa. Rozumiem. No i nawet do tego chciałbym teraz nawiązać, wiadomo, powrót do trzeciej ligi opolskiej, ale zamieściliście właśnie na tym swoim profilu grafikę zrobioną przez Grześka z wymownym zdjęciem z napisem "Jeszcze tu wrócimy". Czyli mam rozumieć, że głównym celem na przyszły sezon jest powrót do drugiej ligi. Ja jeszcze powiem, że jeszcze nic nie straconego, także czy będziemy grali w trzeciej czy w drugiej, to tak naprawdę jeszcze nie wiadomo. No ale jeżeli by była ta trzecia liga, to na pewno cel by był jeden, żeby grać. Ale rozumiem, że jak była możliwość, to podejmujecie rękawice i walczycie w drugiej lidze. Nic nie powiem. Nic nie powiem, bo nie mogę. No, pomidor. Po prostu... No nie mogę jeszcze. Rozumiem. Okej, to nie wiem. A powiedz mi, czy już wiesz, jaką kadrą zawodników będziesz dysponować na przyszły sezon? Czy to też zależy od tego, czy to będzie druga, czy trzecia liga? No to zależy też od tego, czy druga, czy trzecia. Część osób jakby zdeklarowała się, że jak będzie trzecia, to też będą grali. Część czeka na tą wiadomość właśnie, czy to będzie druga, czy trzecia. Jeden zawodnik już na pewno zrezygnował. Znaczy po prostu nie ma siły i zresztą końcówka sezonu pokazała, że no, trochę go tam kontuzje złapały. To był środkowy z Opola, który no, po prostu nie ma sił już na takie trenowanie i na takie poświęcenie, no bo wyjazd na taki mecz to już nie jest 4 godziny, tylko to jest niestety cały dzień i powrót gdzieś tam późno w nocy. No i po prostu go nie stać na to. A tym bardziej, że graliśmy za darmo, no to... To chyba też ewenement. To... No to jako na 10 zespołów to tylko nasza gra za darmo, bo Politechnika Polska, która teoretycznie, powiedzmy, nie płaci, ale są stypendia na uczelni, gdzieś tam jakieś mieszkania, a reszta zespołów była opłacana. My tylko trener tak naprawdę nie opłacony, a reszta nie. Okay, a powiedz mi, jakby ktoś miał ochotę spróbować sił w twojej drużynie, co musiałby zrobić, gdzie się zgłosić, czy w ogóle tak ktoś by mógł przyjść na trening z ulicy? W tamtym roku i w tym roku pewnie też zrobimy, tak robimy taki nabór, jest ogłoszenie na Facebooku, no i po prostu chętni przyjeżdżają, jest tam taka gierka kontrolna, nic wielkiego. I jak ktoś ma ochotę, no to ja mam przede wszystkim też ochotę, bo to nie tak, że każdy przyjdzie i będzie sobie grał, tylko jak widzę, że jakiś potencjał i on chce u nas grać, no to wtedy się dogadujemy, jak to u nas wygląda, ja wszystko przedstawiam, nikogo nie oszukuję, że coś tam mu obiecuję, tylko po prostu czarno-biało wygląda. Wie, jak to wygląda. A powiedz mi, bo w tym sezonie drugoligowym też zaliczyłeś kilka, jak nie więcej występów. Czy to z konieczności, czy jednak chciałeś też się spróbować jeszcze jako zawodnik w tej drugiej lidze? To z konieczności. Oczywiście marzenia sportowe były kiedyś, żeby grać w drugiej lidze, ale przed sezonem miałem jakby dogranego takiego libero, który zrezygnował. No i ja po tych właśnie naborach, które przeprowadziliśmy, też odszczeliłem kilku tam libero. Ten libero, który miał grać, zrezygnował przed sezonem, to już było po tych kampach, ja nie mogłem sobie dobrać nikogo innego, no i wyszło jak wyszło. Michał, który był naszym jakby pierwszym libero i Krzysiu Taraszkiewicz, który ciężko przeszedł COVID-a i nie mógł długo trenować, był drugim libero i ja musiałem skoczyć w jego miejsce. No i dzięki temu jakby zagrałem w tej drugiej lidze, chociaż nie było to moim celem było jakby trenowanie ich. Ciężko to połączyć na takim poziomie już, powiedzmy, centralnym, granie i trenowanie w tej drugiej lidze, no bo no to jednak trzeba się skupić na innych rzeczach, nie na dwóch.
jak już tu wspomniałeś o tym wspomnieniu z drugiej ligi, ten pierwszy set, tam 25-8, a ja, no to tam dość bolesne pewnie. No bardzo. A takie najmilsze wspomnienie z tej drugiej ligi, to może pierwsze zwycięstwo, czy... No, no to na pewno te zwycięstwa z Opolem. Dodatkowy smaczek, jak wiadomo. Tak, dodatkowy smaczek. Mistrzami jesteśmy drugiej ligi na Opolszczyźnie. Bo to dwa zespoły tylko na Opolszczyźnie grały w tej drugiej lidze, ale... Przyjemne to były te jakby spotkania z trenerami po meczach i takie fajne, szczere rozmowy z niektórymi, nawet z trenerem z Jastrzębia, jakby może taka, powiedzmy, bliższa relacja gdzieś tam zaprocentuje, że wyjadę sobie tam na tydzień do nich, do tej Akademii Talentów do Jastrzębia, bo jestem tak po słowie. Ten Luksy, którego poznałem, chociaż nie wiem, czy będzie oglądał, ale postaram się... Takich zasięgów nie mamy jeszcze. No, może jak gdzieś rzucił na stronę, to zobaczy, to jakby dał przyzwolenie, bo on jest dyrektorem tej Akademii, żeby tam sobie pojechał, zobaczył, jak oni trenują. A w tej, zapytam, Akademii Talentów grali tylko faktycznie młodzi zawodnicy, tak, czy tak, tylko tak, samo młodzi? Sami juniorzy gdzieś tam. Którzy są przyszłościowo szykowani, tak, gdzieś tam. Jeden zawodnik nie grał, ale jest tam już w pierwszym zespole, też jest juniorem, a właściwie dwóch, a drugi jest w Spale. Ale tak to sami juniorzy, którzy tam trenują. Tylko że oni trenują, jak mi trener zdradził, codziennie po dwa razy, a w okresie przygotowawczym nawet trzy, mi się zdarza. Dwa razy dziennie? Tak. To już stąd. Codziennie, no. Plus do tego oczywiście siłownia, ale to już indywidualnie. A powiedz mi, Stefan, jak obecnie wygląda sytuacja z drużynami juniorskimi tutaj w sekcji siatkówki? Czy mamy takie, czy istnieją takie drużyny? Jak to w ogóle jest? No, mamy już jakby drugi sezon juniorzy. Dwa sezony już przegrali. Przez tą drugą ligę, mimo że nie było kibiców na trybunach, to jakby ten nabór dzieci bardziej napływają do nas i w przyszłym sezonie, jeżeli wszystko dobrze się poukłada, to dwa zespoły będą młodzieżowe, będzie młodzik i junior. Jakie to są wiek? Zachęcałem, może ktoś zobaczy, będzie 2003-2004 to będzie junior i 2005-2006 to będzie ten kadet. Tak? Młodzika nie mamy, bo młodzików mamy jakby trzy osoby, które... Te jakby grupy trenują razem. Czy ty też trenujesz je? Czy... Ja i trener Olek Lisowol, który jest też zawodnikiem tutaj. Ja mam jeden z nimi trening, on ma z nimi dwa. No i tak to wygląda, ale na mecze raczej ja będę jeździł, bo jakby Olek jeszcze nie ma tych papierów. No także, ale zachęcamy, bo ciągle szukamy. I mówię, jakby dwie, trzy osoby jeszcze się znalazły, to już taki ten skład i jednej drużyny, i drugiej by był jakby kompletny. I powiedz mi, jak to, bo to już drugi sezon, tak? Mówisz, że gra. Tak. I jak to poszło w ogóle? No, o jedno miejsce do góry. Tak, wygraliśmy w tamtym sezonie, jak zaczęliśmy. No, tak, miałem 7 chłopaków, później wzrosło to do 8, czyli takie naprawdę minimum z minimum. W tym sezonie już tych juniorów było 11-12 i wygraliśmy mecz z Kluczborkiem. Przegraliśmy ze Strzelcami Polskimi, ale dzięki, że przegraliśmy 2-3, no to mieliśmy 4 punkty i jakby nad Kluczborkiem byliśmy. Zauważyłeś u kogoś jakiś taki szczególny potencjał, nawet nie musisz go wyróżniać z nazwiska, jak nie chcesz, no, ale... Mamy tych, bo trzech chłopaków, którzy grali w juniorze, w tym sezonie grało też w drugiej lidze i też wchodzili. I to jest Miłosz Cylowski, Bartek Formański i Kacper Bieleń. I oni jakby ciągnęli tą drużynę i też mieli występy w tej drugiej lidze. I Miłosz, Bartek, Kacper i jeszcze do tego dopowiem, że zdobywają nawet punkty w tej drugiej lidze. Także dla nich to też jakby fajna nagroda. Grając w juniorze, grać tutaj w drugiej lidze przeciwko naprawdę niekiedy plus ligowym graczom. No to na pewno duże przeżycie i fajne. Tak. No to już jest stres dla nich. No na pewno. No ale już będą później. No, już będą spokojniej. Spokojniejsi. W czeskiej lidze ewentualnie. Powiedz, nawiązałeś już do tego jednego filmiku, który zrobił Damian. Muszę przyznać, że na mnie ten filmik zrobił ogromne wrażenie, bo praktycznie w pojedynkę musisz myśleć o wszystkim, od zawieszenia siatki po umycia mopem boiska.
to po prostu to twoja pasja do siatkówki, to tak jak sam powiedziałeś, no, poza żoną i synem na trzecim miejscu, ale to jest chyba znakomity przykład nauczyciela dla młodzieży i wielki szacun za to, co robisz, bo to poświęcenie naprawdę chyba wymaga wiele czasu, godzin, nawet żeby ta rodzina gdzieś musi czasami zejść na dalszy plan. A powiedz mi, skąd się wzięła w ogóle u Ciebie ta pasja? No bo wiem, że tutaj rodzina też, bracia zawsze gdzieś tą siatkówkę grali, ale kto Cię tak zaraził tą miłością do siatkówki tak w 100%? To się zaczęło w podstawówce, już w trzeciej klasie, chociaż jeszcze nie mogłem wtedy, bo chodziłem do czwórki, no stąd ta pasja, bo to nie, pewnie wszyscy wiedzą tam sobie, że czwórkę jakby z siatkówką żyje. W trzeciej klasie gdzieś jakiś pierwszy mecz zobaczyłem. Pamiętam Olka Janeczka, później gdzieś z nim nawet grałem, ale pamiętam jego. I później od czwartej klasy, jak już poszedłem, taki normalny WF miałem z panem Krukowskim właśnie, który mnie zaraził już tak kompletnie tą siatkówką. Zacząłem chodzić na SKS-y. A też była, wtedy była też Liga Międzywojewódzka w Namysłowie i właśnie prowadził ją pan Nowacki, świętej pamięci. I tam był taki zawodnik jak Borgula Sebastian, który to jest, był moim idolem za dzieckiem, bo on też taki techniczny i mi się bardzo podobał, jak grał. No i stąd, no właśnie chodzenie na te mecze na czwórkę, bo oni grali wtedy na czwórce tą ligę. Grali sobota, niedzielę, to dwa mecze się grało na weekend z innym zespołem, później jechało się na weekend do gdzieś tam. No i myślę, że stąd, no. Myślę, że stąd. Próbowałem też w piłce nożnej, ale nie poszło. Pamiętam to może tak na pompny, tylko jak poszedłem w czwartym klasie właśnie na trening piłki nożnej, był trener medyk. Zapytał się, kiedy się urodziłem. Ja nie wiedziałem. To już był hit, powiedziałem, że we wrześniu, a to były moje imieniny. No ale pierwsza jakaś gierka kontrolna, ja szczeliłem samą buja z nogi, z kolanka dokładnie. Pamiętam, jak dzisiaj już więcej niż nie przyszedłem. No, co? Tak wtrącę, u mnie coś próbowałeś jeszcze. Trzeci bramkarz był. No ale jeszcze próbowałem u Jaremki, później w Buszynie grałem, ale jakoś tak, kurde, zawsze... Tylko się cieszę, że ci nie poszło z tą piłką, bo siatkówki by nie było, ale tak? Ale nie, poszło. Nie, z drugiej strony, jak tu już wspomniany, my Tomkiem Nowackim byliśmy na obozie w Chybiu i tam był zespół trzecioligowy spod Kędzierzyna, tylko nie pamiętam, jaka to była nazwa. I graliśmy taką gierkę kontrolną, właśnie, znaczy kontrolną, dla nich kontrolną, że po prostu graliśmy. Przegraliśmy 33-1, jeszcze wiem jedną bramkę i trener się pytał właśnie Nowackiego, czy on, ja nie chcę w piłkę grać. O, proszę. No, a to było, no miałem wtedy 16 lat, nie? 16 lat, ale pan Nowacki powiedział, że nie, że absolutnie, że będzie w siatkę. No tutaj już wspomniałeś postać świętej pamięci Tomasza Nowackiego. Powiedz, kim dla Ciebie był? Tak, jak? No, to był mój tak naprawdę ojciec, taki ojciec sportowy. On mnie ukształtował, nauczył wszystkiego, jakby on też miał tą pasję do siatkówki, bo jeździliśmy z nim na mecz, jego słynnym Uno. Podwoził mnie na treningi, kupił mi pierwsze buty do grania w siatkę, także ja mu dużo zawdzięczam. No, jest taka postać ważna dla mnie. Czyli zaczynałeś u trenera Nowackiego jako zawodnik i powiedz mi, jak ta twoja historia jako zawodnika właśnie się potoczyła w tej siatkówce? No, zaczynałem u niego już w 8 klasie, tak. Zaczynałem u Janka Krukowskiego, ale to były zawody szkolne, nie ligowe. Później właśnie trener Nowacki mnie wziął do siebie w 8 klasie. No i tam grałem u niego, grałem to za dużo powiedziane. Jeździłem z nim na mecz, byłem w składzie, gdzieś tam na rozgrzewki, wchodziłem na jakieś pojedyncze piłki. Debiut swój też pamiętam dosyć dobrze, bo to było w szkole podstawowej numer 4, w mojej szkole, której uczę. Wszedłem, graliśmy z Nysą, czyli z najlepszym zespołem w trzeciej lidze wtedy i było 20, chyba 3-12 dla nich, trzeci set. Słońce świeciło, bo wtedy były szyby jakby takie normalne, szklane. Gościu zagrał na mnie, czyli wszedłem, gościu na mnie zagrał zagrywkę, ja nic nie widziałem, ale odebrałem punkt. To był mój debiut siatkarski. Później już tego grania było troszeczkę więcej.
w 2003 roku. To był taki jakby powiedzmy szczyt mojej krótkiej kariery. Kariery sportowej powiedzmy. Bo wtedy byłem na Mistrzostwach Polski na ćwierćfinałach, ale z innym zespołem, z zespołem z Kruszborka. Oni mnie wzięli po sezonie ligowym juniora, który miałem też dosyć dobry. Jaka pozycja zawsze? Przyjmując. Tak. Jakby czołowy zawodnik powiedzmy tej ligi, bo trener Znesy się też się pytał. Graliśmy w tej trzeciej lidze i prawie ograliśmy powiedzmy jednego tam z faworyta tej trzeciej ligi. W każdym razie byłem na ćwierćfinale Mistrzostw Polski we Wrocławiu. Miałem jechać na baraż o drugą ligę, ale tam już nauka był koniec roku i jakby sam nie chciałem jechać. No i w tym 2003 no to też zmarł się właśnie trener Nowacki. I po tym sezonie się dowiedziałem, że mogłem grać w drugiej lidze, no ale tam jakieś przypadki losowe powiedzmy. Nie do końca byłem tego świadomy, że mogłem grać w tej drugiej lidze. I ktoś za mnie zdecydował, że nie grałem w tej drugiej lidze. Później grałem w Anglii, w trzeciej i w drugiej lidze angielskiej. Także to ciekawe było. To w ogóle w Anglii obecnie jakiś Polacy założyli klub, który tam wygrywa, nie? Pod patronami powiedzmy Skryby, Uchatów, tak. IB, Polonia, coś takiego, nie pamiętam dokładnie. Wtedy oni też wygrywali. Ja miałem przyjemność tego grania z wicemistrzem Anglii, w Pucharze. No, przegraliśmy chyba 2-1, bo to jakiś puchar był właśnie. Ale to jest zupełnie sędziowie i w ogóle organizacja drużyn to zupełnie co innego. No i później grałem sezon w Dążeniu z Grzesiem Włodarczykiem, który grał już tam dosyć długo. No i wróciłem tutaj do Mocowa. I reaktywowaliście na początku KS na Mocowianka. Który to był rok, przypomnij, pamiętasz? 11, 10, coś. Ponad 10 lat temu. Ponad 10 lat temu. No i z tego, gdy ten twór popiął się pod, albo stan przygarnął, albo my się podpięliśmy pod start, no i tak już trwamy szósty sezon. Na początku chyba pamiętam, jeszcze chyba jako Namysłowianka, mieliście chyba taką fajną przygodę, że udało wam się wyjechać na jakiś mecz pokazowy, nie wiem, do Skryby Uchatów. Tak. Powiedzmy, jak to. Byliśmy... Oni chyba byli wtedy topowym zespołem. Takim. No to był Mistrz Polski. Tak. Mistrz Polski i dzięki tutaj uprzejmości pana Staszyńskiego, który był wtedy w NFZ-cie jakimś ważną postacią. Nie będę kłamał kim, bo nie pamiętam. Pojechaliśmy na trening tak naprawdę i cały dzień spędziliśmy w Bełchatowie. Zagraliśmy z nimi seta, nawet prowadziliśmy. Na YouTubie jest filmik, można sobie znaleźć. Połowę seta jest wrzucone. To do kiedy prowadziliście? No, ale przeżycie super, bo mogliśmy po prostu sobie, tak jak my teraz gadamy, pogadać z trenerem Nawrockim, bo wtedy był trener Nawrocki, czy Antiga, Wlazły, Winiarski. No, topowe tak, postacie. Topowe wtedy postacie z Plus Ligi, no i z reprezentacji Polski i nie tylko, no bo Antiga to była światowa klasa. Także super przeżycie, nie zapomniałem. Wspomniałeś już tutaj o nawiązaniu kontaktu z tą Akademią Talentów, trenerem Jastrzębskiego Węgla. Powiedz mi, no i tam jest możliwość, że pojedziesz tak na tydzień, żeby się jeszcze ten swój warsztat szkoleniowy podszkolić. Czy jeszcze gdzieś myślałeś, żeby tutaj, no mamy teraz topowe zespoły jakby w Europie nawet, to chciałbyś gdzieś wyjechać jeszcze, żeby tam się cały czas w tym temacie szkolić? No chyba może by się chciało zobaczyć, jak to się robi gdzie indziej. Myślę, że ten wyjazd do AT Jastrzębskiego, no to będzie na pewno coś dużego, no bo no to w tamtym roku mistrz Polski w młodziku, mistrz Polski w kadecie, wicemistrz Polski w juniorze. Nie mówię o tym seniorskim zespole, bo to jest jakby zupełnie co innego, ale... Inna bajka. Inna bajka, tak? To są pieniądze i tak dalej. Ale ci młodzi zawodnicy mnie interesują i chciałbym zobaczyć, jak to się robi właśnie na takim, powiedzmy, najwyższym poziomie w Polsce. Mhm. Powiedz mi, kilka dni temu Zaksa Kędzierzyn wygrała Siatkarską Ligę Mistrzów. Jakie to jest wydarzenie tutaj dla Ciebie jako pasjonata siatkówki, no bo to chyba pierwszy raz od kilkudziesięciu lat. 43 lat.
O 40, czy nie? No to jak ty to, gdzie oglądałeś ten mecz, powiedz, jakie swoje przeżycia z tym związane? Ja oglądałem w łóżku, syn spał za ścianą, nie mogłem za bardzo krzyczeć, ale tylko powiedziałem żonie, żeby do mnie teraz nic nie mówiła, bo oglądam, no to historyczne, no dla tego świata siatkarskiego, no to mega przeżycie i mega duma, że drużyna z Polski wygrała Ligę Mistrzów, no jakby Lechia wygrała, czy ktokolwiek inny z tych drużyn piłkarskich wygrała Ligę Mistrzów, to 3 dni by tu świętowali. To muszą awansować. No, trzeba awansować. No. W Kędzierzynie też świętowali dosyć długo, bo i busem gdzieś tam tak. Zaksa jeździła, ale no, mega szacun dla nich za pracę, za to, że postawili się i mieli ciężką drogę. Tak jak już wszyscy zauważyli, było najpierw Kuczynie Lubę, później Zenit, no i na końcu Trentino. Aby Włoszech wygrać jeszcze tam u nich, oni mieli 90 km, tak chyba było powiedziane do hali, my troszeczkę dalej, a mimo wszystko udało się ich obrać. Wracając tutaj na nasze podwórko, jesteś też, jak wspomniałeś, nauczycielem w szkole podstawowej numer 4. Czy powiedz mi, tam cały czas stawiasz też jako na to siatkówkę jako główny sport, czy raczej też patrz, rozwijasz u dzieci to chęć, żeby w ogóle do sportu ich przekonywać, do różnych jakichkolwiek sportów. Jak to jest? Czy tam jednak na siatkówkę stawiasz mocno, żeby gdzieś te szkolne zawody, no, czy różnie to jest? Nie staram się cisnąć, jakby czwórka ma tą tradycję sportową, ale to no, siatkówka oczywiście, startujemy w zawodach. A propos siatki, to tylko żałuję, że pandemia nastała, bo w tamtym roku z chłopakami z klasy sportowej awansowałem, wygrałem półfinał i ten półfinał dosyć pełnie wygrałem i chciałem właśnie się zmierzyć z takimi jakby gigantami tutaj na Opolszczyźnie, z Nysłem i z Kędzierzynem i tak naprawdę zobaczyć, w którym miejscu oni są i siebie sprawdzić, czy ja to dobrze robię, czy niedobrze. No nie było mi dane, nie było mi dane tego zrobić, żałuję bardzo, ale wracając do mojej pracy, ja ogólnie staram się jakby rozwijać wszystkie zainteresowania, bo ja lubię we wszystko. Ja lubię w piłkę, lubię w kosza, w siatkę, lekką lubię, ale sprinty, ale moim chłopakom, bo ja głównie chłopców uczę, każę biegać te długie przełaje, no bo w tamtym roku to było, chyba już nie pamiętam. Czy to 19? 2019. A, bo jest 2019, jakby też historyczny sukces odniosłem jako nauczyciel, bo pierwszy raz w historii moja szkoła zdobyła tytuł drużynowy, podkreślam, mistrza Polski w biegach przełajowych. Bo był indywidualny, który zrobił pan Czapla z Oliwierem Myszczyńskim, a to było indywidualne, a drużynowe, jakby to był pierwszy taki sukces. Czyli musiało kilka osób zapracować na to. No, 10. 10. No 10 osób, nie mało. 10 osób biegało 1019 dokładnie metrów. Także dosyć ciężki wysiłek dla chłopaków, ale nagroda też była piękna, no bo złoty medal na mistrzostwach polskich. Także. Powiedz mi, no, jak jesteśmy na kanale Nala TV, tworzymy tutaj tą namysłowską ligę amatorską w piłce nożnej. Kiedyś takim fajnym wydarzeniem, przez kilka lat chyba to trwało, była taka liga amatorska w siatkówkę. Czy jest w ogóle jeszcze możliwość, żeby to wróciło do Namysłowa? Bo wiem, że to było dość takie fajne, żeby też ci pasjonaci siatkówki mieli gdzie się spotkać. Jak, no wiem, że już na pewno nie chcę, żebyś ty to robił, bo już nie byłbyś na to zupełnie czasu, ale jak myślisz, czy w tym środowisku siatkarskim może ktoś by chciał coś takiego? My myślę, jak najbardziej możemy tutaj podjąć współpracę, może to być pod szyldem Namysłowskiej Ligi Amatorskiej, też nie widzę problemu. Gdzieś jakiś pomoc, zaangażowanie. Myślę, że namówimy Michała z MB Sport, żeby jakieś transmisje z siatkówki przeprowadził też. Myślę, że no, pewnie by się znalazło kilka osób chętnych. Ja chodzę, tak się przyznam, tutaj w piątki chodzę na takie granie właśnie z takimi starszymi osobami. No i oni chodzą, cieszą się, myślę, żeby chcieli pograć. Może nie tak co tydzień, bo to dla nich by było duże wyzwanie, ale raz tam na 2-3 tygodnie się spotkać i zagrać sobie jeden mecz, no to było fajne. Ile by było tych zespołów? No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No, ciężko, może bym miał to ręce i nogi. Tylko ktoś by musiał właśnie się
podjąć. No tak. Już nie dam rady, ale nie wymagamy od ciebie. Jakby jeszcze jest kwestia sali, która też jest jakby, no halawa jest mocno obłożona i ciężko tam z dostępem. No może trochę się teraz po tym... Może, ale to nie chodzi nawet o zapaśników, bo na weekendy ich nie ma. Są tylko w sobotę, a w niedzielę są tańce, są koszykarze. Sobota to jest dzień meczowy jakby mój. Niedziela rano to też jest mój dzień meczowy. W Unionie, także... Ale no, nie musi być tam już halaurowa. Nie musi być halaurowa, ale ona jest jakby... No, najlepiej przystosowana. Idealna do grania w siatkę, no bo jest parkiet bardzo dobry, jest mięciutko. I fajnie można sobie tam pograć. Stefan, ale też, jak tutaj wspomniałeś też, ale również uczestniczysz jako zawodnik. Wróciliście jako RTA Delka. Powiedz mi, jakie plany? Fajnie, że wróciliście. Myślę, że tylko kolejny obowiązek dla ciebie, żona już pewnie... No, ale na szczęście sezon się skończył. Aha, czyli taka jest równowaga. No, mogę się wyrwać tutaj. No, nie jadę na całą mecz, tylko na godzinę. Idę na godzinkę i wracam. No ja, tak jak powiedziałem wcześniej, zawsze gdzieś tam w piłkę lubiałem grać. Myślę, że nawet nieźle mi to wychodzi. No. No, taki poziom amatorski, powiedzmy. No, oczywiście nie jest to taki, mówię jaki poziom, ale radzę sobie, tak mi się wydaje. Jakie plany? No, trener Damian, ale bardziej menadżer Michał. Łysy. Musimy Michała zaprosić, no, do wokół piłki. Menadżer Łysy ostro powiedział, że awans, jak nie, no to po premii. Czyli to musisz, a że z Damianem się przyjaźnisz, to musisz grać dla przyjaciela, żeby nie stracił pracy. No to bardzo mam kontuzję, także muszę ciągnąć zaraz dwóch. No, a tak poważnie, to na luzie. No pierwszą edycję, to powiem szczerze, chcieliśmy wygrać po prostu. I zrobiliśmy wszystko, żeby wygrać. Się udało. No i żeby nam się udało. A teraz tak jakoś na luzie. Ale myślę, że awans uda się mimo wszystko zrobić. Oby. Życzę wam tego, bo byłoby ciekawsze. Na pewno rywalizacja w pierwszym meczu. Już jest liga ciekawsza. Pierwszy mecz. Już było. Nie, drugi pokazał, że jednak wzbudzamy emocje jako drużyna. Tak jest. No, każdy chce być mistrzem zawsze. Tak. Zasada jest stara. Nawet jak nie byliśmy mistrzem, to każdy nie. Ale to chyba też wynikało z tego, że tu jednak dużo chłopaków, co grało, było związanych tak piłkarską ze startem gdzieś tam mocno i każdy chciał z tymi zawodowcami jakby może wygrać, może to też miało taki... No mi się wydaje, że tak, że niektórzy tak podchodzi, jak mówię właśnie, że no był Damian, był Piotr Gębiowski, był Kamil. No i w sumie... I tyle. W sumie to wszystko, ale no chcieli z nami wygrać, bo widzieli w nas mocno po tak prostu. Okej. Okej, dzięki Stefan, że jeszcze znalazłeś czas, nawet poświęciłeś tutaj na LTV i powodzenia w tym sezonie.